Dobra, słuchajcie, ruszamy. Posty był skomplikowany tym, że czekaliśmy, aż dołączą do nas pojazdy zabytkowe, które były pod kościołem w Popłowicach, które właśnie mijaliśmy w Popłowicach. Śmiało mogę stwierdzić, że trzeci zlot zabytkowych autobusów uważam za udany. Cała impreza jak dla mnie jest bardzo udana. Zaliczyłem kilka przejazdów różnymi ciekawymi autobusami, nie tylko w charakterze pasażera.
to teraz ładnie wygląda. Idealne miejsce do zrobienia zdjęć, nie? Miejmy nadzieję, że widać to wszystko na nagraniu. Widać, jak autobusy jadą tam z daleka. Chłopaki dzielę, albo chłopaki robią zdjęcia z tyłu stoją. Regular.
generalnie wiesz, jak delikatnie naciskasz, to się nic nie dzieje, nie? Także staram się płynnie operować tymi przyspieszenia, żeby nie było problemu. Tutaj teraz zamiast aparatu mam GoPro, ale nawet nie wiem, czy jest włączony. Czy Michał włączył, czy nie włączył, nie wnikam. Tak, tylko nie powiedział, żeby włączyć, myślałem, że jest włączony. Oj tak. Dobra, to będzie po prostu troszeczkę. Ładujesz go? No, no. Jak tam mi się naładuje, to kolejny ładuje. On ma baterie wymienne? No, mam dwie. Najgorsze jest to, że ładowanie baterii masz tylko przez to, jak masz podłączone do wytrona. Czyli podczas latania nie mogę sobie ładować. Można to kupić sobie z portu ładowania. Korty, ale no 300 zł na kawałek plastiku z finami nie będę dał. O, będziemy ruszać.
zabudowany. Ale też fajnie wygląda.
nawet tak, także jest przyjemnie, nie ma co narzekać. Przynajmniej mięśnie brzucha poćwiczę. Brzuszki szybkie. Tak. Jest git. Jedziemy.
jeszcze żyjemy, może będzie dobrze. Ciekawe, jak się jedzie od Kauflanda. Znaczy tu w sensie od kościoła, nie? Na bazę. Nie, jedziemy na targowisko.
normalnie, panie, że pan jedziesz, tylko my tam jeszcze z tyłu jedziemy. On już nawet o tym nie wie. Jedź, mówi, jedź, nie stawaj.
udzielić wywiadu kolega, który już mi się pokazać, kolega kierowca bombowca ze Stalowej, czyli kierowca MZK. Może, bo tam przecież siedził driverowicza, może kierowca deski z Lublina. Bo nie każdy też chce twarz pokazywać. Ja już nie mam z tym problemu i tak każdy mnie kojarzy, także... Trzeba, żeby wywołać uśmiech, który wyczuje to na twarzy. Pomachać się, uśmiechnąć. Dzieci, jak się patrzą, pomachać. Popatrz, jak dzieciaki reagują. Naprawdę, czasami jeden taki gest może więcej sprawić niż wiesz. Pomachaj pani pomaleczko za to. Jak to w Filipinach spada na skarbę? No i ponownie machamy. Bo ja do ciebie mówiłem, wsiadę, patrzę, ty śpisz, nie? A sam się, dobra, no nic tam, nie będę ci ruszał śpisa w ogóle. Zmęczony jesteś, dało nam w kość, także... O. Wiesz, ja też nie jestem przyzwyczajony do takiego. Ja wiem, poza tym to razura swoje zrobiono. To i tak nam się udało, że jak jechaliśmy PR-ką do Kraśnika, to, że padał deszcz, że nie grzało, bo byśmy się ugotowali po sobie w samej drodze. To też miałem takie warunki, tak. Ave Maria wziąłem, o 5 wstałem, jeszcze robiłem na tyle ciepło, mimo. Też wszystko robi swoje. Człowiek zatrąbić nie może. No nie, ale... I
otwieranie, zamykanie. Dojechaliśmy, także myślę, że mogę zatrzymać nagranie, bo teraz to już będzie podjeżdżanie po kawałku, także dziękuję wam za uwagę.